Cześć, witajcie. Motorola zaprezentowała dziś dwa nowe smartfony o składanej klapkowej konstrukcji. Motorola Razr 40 jest unowocześnionym wcieleniem poprzedniej klapki, natomiast cały show kradnie dziś Motorola Razr 40 Ultra. W tym roku Motorola zdecydowała się przedstawić dwa modele składaków. Jeden z założenia ma być przystępny cenowo, natomiast drugi, nie zawaham użyć się tego słowa, wyznacza zupełnie nowy standard tego rodzaju konstrukcji. Poznajcie oba modele. Jak rzekłem, Motorola Razr 40 Ultra wnosi powiew świeżości do tego odrobinę już zastygłego rynku klamszeli z elastycznymi ekranami. W modelu tym największą uwagę przykuwa zewnętrzny wyświetlacz P-OLED, który coraz trudniej nazwać mi pomocniczym. A dlaczego? Dlatego, że ten ekran zajmuje większą część zewnętrznej połówki obudowy, mierzy 3,6 cala przy rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania aż 144 Hz. Parametry te czynią go już naprawdę użytecznym, umożliwiając obsługę wielu funkcji smartfona bez otwierania jego obudowy. A to przełoży się z pewnością nie tylko na trwałość elastycznego wyświetlacza i zawiasu, ale również na osiągi akumulatora, bo po prostu rzadziej będziemy otwierać obudowę. Do tego ten zewnętrzny ekran jest też całkiem efektowny. Zgrabnie otacza dwa obiektywy aparatu fotograficznego, a ten jego niesymetryczny kształt zgrabnie wykorzystano w interfejsie. Po prostu, kiedy używamy telefonu w większości czasu na wysokości aparatów, mamy sekcję powiadomień, a część robocza znajduje się powyżej, natomiast jak wyświetla się tapetka, no to widać te dwa obiektywy. Kolejnymi elementami przesądzającymi o wizualnej atrakcyjności tego smartfonu są kolory obudowy. Poza klasyczną czernią będzie można wybrać błękicik i najmodniejszy kolor sezonu, czyli Viva Magenta. Oczywiście dzięki specjalnej łezkowej konstrukcji zawiasu, wewnętrzny elastyczny ekran P-OLED o przekątnej 6,9 cala, rozdzielczości Full HD+, i częstotliwości odświeżania obrazu aż 165 Hz, niemal nie ma fałdy w miejscu, w którym się składa. Coś tam widać, ale nieznacznie. Dobrze natomiast widać w tym ekranie otworek na 32-megapikselowy aparat do selfie. Natomiast na zewnątrz klapki zamontowano 12-megowy aparat główny z całkiem fajną przysłoną oraz 13-megowy aparat szerokokątny. Warto zauważyć, że główny aparat ma optyczną stabilizację obrazu, natomiast szerokokątny ma też funkcję makro. Oczywiście Motorola Razr 40 Ultra ma flagowe wnętrze. Znajdziemy tam procesor Snapdragon 8 Plus generacji pierwszej, 8 lub 12 GB RAM-u i 256 lub 512 GB pamięci flash. Zasilanie zapewnia bateria o pojemności 3800 mAh, ładująca się z mocą 30 W oraz ładująca się też indukcyjnie. Wyposażenie dopełniają m.in. eSIM, NFC czy boczny czytnik linii papilarnych, są też oczywiście głośniki stereo z Atmosem. Smartfon chroni powłoka hydrofobowa, a cena tego modelu w Polsce wynosi 5499 zł za wariant 8 plus 256. A oto już przed Wami Motorola Razr 40, model, któremu przypadła w tym roku niewdzięczna rola tego tańszego. I oczywiście jako tańszy model ten ma skromniejsze wyposażenie, nie ma też tak dużego imponującego wyświetlacza po zewnętrznej stronie klapki. Niemniej również może zdobyć pewne powodzenie, ponieważ po prostu jest tańszy. Razr 40 zachował pioledowy wyświetlacz o przekątnej 6,9 cala, ale już z odświeżeniem 144 Hz. W ekranie pozostawiono oczywiście otworek na 32-megapikselowy aparat do selfie. Natomiast na tyle aparaty fotograficzne mają matrycę 64 ze stabilizacją optyczną i 13 megapikseli. Ten dodatkowy niezmiennie jest szerokokątny. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 4200 mAh z 33-watowym ładowaniem, a wyposażenie obejmuje ponadto oczywiście NFC czy boczny klasyczny czynnik linii papilarnych i głośniki stereo. Sercem smartfonu jest procesor Snapdragon 7 generacji pierwszej, wspierany przez pamięci 8 plus 256. Co ciekawe, w przypadku tego modelu nie mamy do wyboru już koloru Viva Magenta. Zamiast tego mamy zielony, fioletowy oraz kremowy. Cena tego telefonu wyniesie 3999 zł. Poszczegóły dotyczące specyfikacji odsyłam Was oczywiście do opisu tegoż filmu i mam nadzieję, że już niebawem zaproszę Was na recenzję któregoś ze składaków Motorola. A teraz dziękuję Wam za oglądanie, żegnam się, do zobaczenia, cześć!